Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus powiedział do swoich uczniów: Wy jesteście solą ziemi. Lecz jeśli sól utraci swój smak, czymże ją posolić? Na nic się już nie przyda, chyba na wyrzucenie i podeptanie przez ludzi. Wy jesteście światłem świata. Nie może się ukryć miasto położone na górze. Nie zapala się też lampy i nie umieszcza pod korcem, ale na świeczniku, aby świeciła wszystkim, którzy są w domu. Tak niech świeci wasze światło przed ludźmi, aby widzieli wasze dobre uczynki i chwalili Ojca waszego, który jest w niebie. Oto słowo Pańskie. W ostatnim czasie mam wiele okazji, aby przyglądnąć się pracy ludzi, którzy w medialnym przekazie pragną przede wszystkim służyć, pragną przede wszystkim pokazać, jak cudowną jest rzeczą przekazywać przy pomocy swoich talentów i zdolności treści, które są zgodne z Ewangelią. Nie tak dawno rozmawiałem z dziennikarką Dorotą razem z jej mężem Andrzejem, którzy pracują w EWTN-ie. Mówili o tym, jak zaistniała konieczność przejazdu z jednego miejsca na drugie i to w bardzo krótkim czasie. A wszystko po to, aby przekazać całe piękno, jakie istnieje w nabożeństwach, jakie istnieje w czasie wspólnej modlitwy w różnych częściach Kościoła Świętego, pod patronatem różnych świętych. Mam też okazję przyglądnąć się tutaj w sanktuarium i nie tylko pracy też zaangażowanych w medialny przekaz, chociażby Jadwiga, która tutaj jest za kamerą, czy też Robert, wiele razy też dzieli się tym, ile ta praca kosztuje. W wozie transmisyjnym jest Grzegorz. I w kontekście tych osób mogę sobie zadać pytanie, a jaka jest służba? A jakie jest zaangażowanie swoich talentów dziennikarskich, medialnych u dziennikarzy, którzy mają ogromne przygotowanie i służą różnym panom tej ziemi? Te przykłady, które tutaj przywołałem, przede wszystkim uwzględniają osoby służące ponad wszystko Bogu. Wiele czasu przy kamerze, wiele czasu w przygotowaniu transmisji, wiele czasu, by dobrze przygotować po kolei cały program przekazu. A ile jest osób, które również otrzymały tak samo talenty, zdolne do pracy medialnej, zdolne do tego, aby podjąć pracę dziennikarską. Niestety, ale używają tego bogactwa po to, żeby nawet przeciwstawić się Bogu. Dzisiejsze pierwsze czytanie pokazuje nam mężczyznę Eliasza, który jest prorokiem Boga. W tym samym czasie, kiedy on siedzi nad potokiem w ogromnym zaufaniu do Pana Boga, ponieważ jest ogromna susza, jest głód,
i on też patrzy na opatrzność boską, aby interweniowała w jego życie. W tym samym czasie są setki proroków Baala. I oni próbują udowodnić, że właśnie ich przekaz jest właściwy. I przyjdzie taki moment, kiedy ten jeden prorok będzie się musiał przeciwstawić ponad 400 kapłanom oddającym chwałę Baalowi. Ale ta posługa bardzo mocno uwydatni, kto jest panem tej ziemi. Tak przywołałem pracę medialną i dziennikarską. Niekiedy wydaje się, że ta posługa bardzo mocno uwydatnia, jakiemu panu służę, jakiemu Bogu oddaję swoje talenty i zdolności. Sięgnijmy do aniołów i archaniołów. Na samym początku świata, tak mówi nam Słowo Boże, całe piękno, talenty, zdolności wszystkim aniołom i archaniołom przekazał Bóg. I w którymś momencie Lucyfer zachwycił się sobą, z siebie zrobił pana. Inni poszli za nim. I przede wszystkim, przyjmując Lucyfera za pana, przeciwstawili się Bogu. Czy duże było ich działanie? Wielkie. Ale przy Michale Archaniele, który otrzymał również niezwykłe rozeznanie, niezwykłe talenty, widzimy, jak posługa, uwielbienie Boga jako Pana przede wszystkim nadała sens Jego istnieniu i my zwracamy się do Niego, by był dla nas pomocą. Mówi do nas Ewangelia Święta w dniu dzisiejszym. Wy jesteście solą ziemi. I tę prawdę mówi Bóg do wszystkich, którzy są ochrzczeni. Ale jeżeli sól zwieczeje, ale jeżeli zwieczeje chrześcijaństwo w danym człowieku, jaka straszna to tragedia. Taki człowiek oddaje swoje talenty i zdolności, swoje możliwości nie na służbę Bogu, ale na służbę Baalom. Jakże potrzebujemy pomocy świętego Michała Archanioła, aby nasze talenty i zdolności, nasze możliwości nie zwieczały, ale żebyśmy naprawdę byli solą ziemi, żebyśmy nadawali smak tej ziemi. Wielu świętych i błogosławionych umieściło w zapiskach swoich takie stwierdzenie, że chrześcijanie są dla świata duszą i przede wszystkim ten duch musi być radykalny. Niekiedy rzeczywiście świat zafascynowany ciałem, zafascynowany różnymi osiągnięciami, nagle może poczynić sobie Baalów. Wchodzi ze swoją potęgą chrześcijanin i ma poustawiać to życie ludzkie na właściwych torach. Jezus mówi do nas, wy jesteście światłością świata. Nie wolno wam się kryć ze swoją światłością. To ty, Panie, zapalasz moją pochodnię. To Bóg zapalił całym pięknem i potęgą aniołów i archaniołów.
Lucyfer zrobił z tego dla siebie chwałę. Ileż ludzi, mając niesamowite talenty i zdolności, służy Baalom tej ziemi. Zwróciłem uwagę na ludzi pracujących w mediach, na dziennikarzy. Drodzy siostry i bracia, wiemy, jakie ogromne niekiedy mogą zaistnieć w przekazie medialnym manipulacje, próbujące przed człowiekiem, przed jego duszą przedstawić Baalów jako bogów. I dlatego świat niejednokrotnie płacze, bo dotknięty jest bólem przekleństwa. Jaką cudowną rzeczą jest, kiedy człowiek służy tym talentem i zdolnością, którą ma. Jezus mówi do nas: niech świeci wasze światło przed ludźmi, aby widzieli wasze dobre uczynki, ale też chwalili Ojca waszego, który jest w niebie. Oby służba, którą podejmuje tak wielu ludzi, może nawet każdy z nas ma takie przekonanie, że przy całym uruchamianiu talentów i zdolności swoich służy Bogu, może nawet ma z tego jakiś pożytek, może się cieszy ze swoich uczynków, nawet od strony materialnej. Ale to nie może być Baalem. To może być tą odrobiną, która mi wystarczy na ziemi. A wszystko ma być na chwałę Pana Boga, tak jak to jest u świętego Michała Archanioła i tych aniołów, którzy poszli za nim. W tym kontekście Słowa Bożego, które otrzymaliśmy w dniu dzisiejszym, możemy wołać o święty Michale Archaniele: broń nas przed Baalami, którzy są niekiedy tak reklamowo przez celebrytów pokazywani na scenach dzisiejszego świata. Broń nas przed nimi, ale pomóż nam wychwalać Pana Boga, by serce nie było puste, by ono zawsze było wypełnione chwałą Boga. Amen.